Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Krótko z więzienia temat, wczoraj wyszedł trailer do nowego Ant-Mana, czyli do pierwszego filmu piątej fazy, także po prostu zrobię reakcję i tyle. Dawno reakcji w sumie nie robiłem, więc czemu nie, będzie fajnie. Dobra, nie ma co więcej przedłużać, bo naprawdę nie wiem co mam więcej mówić, bierzmy się do oglądania. Kiedyś zadawałem sobie masę pytań. Scott, siedziałeś w pace. Jak możesz być Avengersem? To się nie trzyma kupy. Ale wszędzie, gdzie pójdę, słyszę te same słowa. Dziękuję, Spider-Manie! Co? To jeszcze nie koniec, tato. Dlatego zbudowaliśmy to coś. Jest trochę jak satelita, tylko że do badania wymiaru kwantowego. Czekaj, nie tak szybko. Wysyłacie sygnał do wymiaru kwantowego? Mama wróciła? Wyłącz to. Teraz! O matko. Wow. Co jest? Co to za miejsce? Co tu się dzieje? Cały wszechświat ukryty pod naszym. Czego ty się tak boisz? Jest coś, czego wam nie mówiłam. Ten świat nie jest tym, czym się wydaje. Czy to? Już było tym. Mogę wam pomóc wrócić i dać trochę więcej czasu, jeśli mi pomożecie. Czym to? No to jak to załatwimy? Kang! Kwantomania. Wow, po prostu jednym słowem wow. Powiem szczerze, chyba dawno trailer jakiś nie po prostu nie zaskoczył. Mówię tak, wiem, że Ant-Man jest właśnie pierwszym filmem fazy piątej, no i gdzieś tam już trzeba właśnie wprowadzić Kanga i tak dalej, ale nie spodziewałem się takich tutaj rzeczy, tak wielu rzeczy, które się tu wydarzą, nie? Jeżeli chodzi o to zaskoczenie mamą, to po prostu ja nie oglądałem jeszcze Ant-Mana i Osy, więc nie wiem, co tam się dzieje. Bo teraz, jeżeli chodzi o moje nadrabianie Marvela, to w tym momencie jestem na Civil War, w sensie Civil War obejrzałem, więc tam do Ant-Mana i Osy jeszcze mi to chyba brakuje. No ale w każdym razie, naprawdę wow. Tyle tutaj rzeczy się dzieje, że aż trochę nie ogarniam, szczerze mówiąc. A jestem zaskoczony, dużo fajnych rzeczy się zapowiada. Ten film już wygląda dobrze, moim zdaniem. Ten film wygląda dobrze już od razu. Już nawet nie chodzi o samego Kanga, chociaż też, bo Kang się pojawi, to jest mega. Ale ogólnie jest super. Jest super. Bardzo mi się podoba. Dużo tutaj rzeczy, po prostu. Ten cały jakiś tam świat i to w ogóle już od samego początku, jak oni wlecieli właśnie do wymiaru kwantowego, no to już od razu gdzieś tak byłem zaskoczony. A ten Spider-Man to po prostu... Ogólnie Ant-Man ma fajny humor. Mi się jedynka bardzo podobała. Chyba jeden z lepszych filmów, jaki oglądałem, szczerze mówiąc. Czekam też właśnie bardzo, aż dotrę z oglądaniem do Ant-Mana i Osy, bo mam nadzieję, że też będzie dobry. No i tutaj też się zapowiada świetnie. Ale szczerze wam powiem, że tutaj się dzieje tyle rzeczy, że myślę, że można temu poświęcić spokojnie osobny odcinek. Że raczej jeszcze pojawi się jeden odcinek z Ant-Mana, gdzie będzie taka pełna analiza tego trailera. Siedziemy sobie sami na Discordzie, wszystko sobie przegadamy, bo tu jest co przeanalizować. Zdecydowanie. Także myślę, że niedługo taki odcinek się pojawi. A w tym odcinku też będzie na tyle, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Najprawdopodobniej jutro, bo to środa, to i Andor, a i Tales of the Jedi wychodzi, więc też się może w czwartek mi się uda wrzucić. Także ogólnie będzie się trochę działo teraz, przez najbliższe dni. Dobra, tak już naprawdę to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, papa.